Okej. Wystarczy. Zostało nam trochę pieniędzy po opłaceniu twojej operacji. Nie musisz się martwić. Niewinne kłamstewko. Taka jest prawda, tak? Nie. Jestem pewny, że... Przestań. Nie lubię, gdy kłamiesz. Przekalkulowałam nasze finanse, wiem jak to wygląda. Dlaczego próbujesz mnie przekonać wbrew mojej woli? River, potrzebujemy pieniędzy na twoje leczenie. Rozumiem, że Ania wiele dla ciebie znaczy, ale to zbyt dużo. Chodzi mi o to, że ona nawet nie jest... prawdziwa? Wiesz, co mnie uszczęśliwi, Johnny? Co? Wiesz. Więc ja... ja tylko mam nadzieję, że będziesz mnie wspierał. River. Gdy dotrą papiery dotyczące mojego leczenia, nie podpiszę ich. Twoja sprawa, co zrobisz z naszymi pieniędzmi. Ale jeśli mógłbyś spełnić moje życzenie, to chciałabym, żebyś dokończył budowę tego domu. Gdy będziesz już tu mieszkał, chciałabym, abyś się nią opiekował. Kim? Odwiedzał ją, mówił do niej, dodawał jej otuchy. Nie chcę, żeby była samotna. Ania? A co z tobą? Będę... szczęśliwa. Johnny? Tak? Zrobiłam to dla ciebie. Królik? Powiedz mi, co to jest. Co? Po prostu powiedz mi, co to jest. O, wiem! No, dobrze powiedziałem, mimo tego, że nie widziałem. To królik, wygląda tak samo jak pozostałe, które zrobiłaś. Co jeszcze? To jej króliki, okej. Jest zrobiony z papieru. Co jeszcze? Jest żółto-niebieski. To jak na tym obrazie, co tam w jego pokoju był. Dobrze, co jeszcze? River? Napisałem dla ciebie piosenkę. Okej. Chciałabyś jej posłuchać? Tak. Żeby to nie było coś anime, nie musiałeś wnosić fortepianu na górę. Doskonale cię słyszałam przez otwarte drzwi. Piosenkę nazwałem dla River. Dlaczego tak banalnie? To jest tylko nazwa tymczasowa. Mogę łazić? Nie, nie mogę. Kim jest Ania? O kim oni mówią? Jeżeli jest taka ważna, nie powinniśmy jej zobaczyć w jego późniejszych wspomnieniach? Zgaduję, że nie dotrzymał tej obietnicy. Chyba, że co? Nieważne. Hej, czy nie jest ta sama piosenka, którą grały dzieciaki? Domyślam się, że to on je nauczył. Wiesz co, jestem na to wszystko za męski. Kontynuujmy. Zdobyłem już połączenia wspomnień. Idziesz, czy chcesz się rozejrzeć? A rozejrzę się trochę. Idź sam, dogonię cię. Nie tęsknisz za dniami, kiedy konwersja audio wspomnień na format MP8 była legalna? Wydaje mi się, że podczas pierwszego roku mojej pracy przyniosłem do domu ponad 2000 piosenek. Dobrze, że nie MP4D! Nowe szaty cesarza, Hans Christian Andersen. Ciągle te same rzeczy są.
Dają nam te bąbelki. No te papierowy królik. Okej, dobra. No te dla River. Zobaczmy. Dwukolorowy królik zrobiony z papieru. Nie, notatki, chwila. Piosenka, którą Johnny napisał dla swojej zmarłej żony. Podarunek od River dla Johnny'ego. Ja pierdzielę, język mi się plącze strasznie. Tak, by the way, save'nę sobie, bo czemu nie? A kto to jest? Mówię ci, nie ma innego wyjścia. Nikolas. A jeśli byśmy go przenieśli bokiem? Spójrz na nas, John. Jesteśmy już za starzy na noszenie fortepianu. Wiesz, że to może być dla ciebie zbyt duży wysiłek. Niech się zajmą tym profesjonaliści. To wszystko, co mogę dla ciebie zrobić. Szklany słoik z martwymi muchami. Ktoś je naprawdę lubił. Pojemnik z ciastem. Chyba wszystko. Dobra, lecim. Naprawdę przyznam, gra jest naprawdę bardzo fajna. Tak. 4 ruchy, tak. Raz, dwa... Raz... Chwila... Raz... Dwa... Cholera, nie wiem, może tu? Raz... Wydaje mi się, że to muszę ruszyć. Cholera jasna, chwila. Chociaż może niepotrzebnie się nad tym zastanawiam. Zamknąć rej tam na zewnątrz! A walić to. Kurde, prawie. Ale no nic. Szli. Wreszcie. Dobra, jak mogę stąd uciec? A, w ten sposób, okej. Hej, spójrz, co my tutaj mamy. Niedokończony dom. Ale wciąż, czemu on chce na ten księżyc lecieć? Założę się, że kiedy zobaczyli ten klif, nie przyszło im przez myśl, że jest... groźny sam w sobie. Jeżeli nie stoisz na jego krawędzi, to nie jest groźny. Nick zadzwonił i poprosił, żebym przyszła.
przyniosłam ci marynowane oliwki, twoje ulubione, prawda? Słyszałam już o River. Wszystko będzie dobrze? Jej choroba została zdiagnozowana w zbyt późnym stadium. Na całe szczęście jest uleczalna. Ale te rachunki za leczenie. Izabel, nie możemy sobie pozwolić na dokończenie budowy. Ledwie nam starcza pieniędzy na lekarstwa. Kamień spadł mi z serca, że wszystko będzie w porządku, jeśli chodzi o jej zdrowie, ale... Nie wiesz, jak dużo to miejsce dla mnie znaczy. River się załamie. Pomogłabym, ale Ted i ja ledwo wiążemy koniec z końcem. Co teraz zrobisz? Ja pójdę jej powiedzieć, że damy sobie radę. Że mamy wystarczającą ilość pieniędzy. Potem odkryła, że to kłamstwo. Nie chcę, żeby zrobiła coś głupiego. Chyba nie powinieneś jej oszukiwać. Nic nie rozumiesz, Izabel. Gdybyś się dowiedziała, jaka jest prawda, nie jestem pewien, co by zrobiła. Co z tego? Jeżeli postanowi poświęcić swoje życie dla tego miejsca, niech tak będzie. To jest to, czego naprawdę pragnie. Nie lubię, kiedy myślisz, że wiesz, co jest najlepsze dla innych. A ja nie lubię, kiedy tak do mnie mówisz, Izzy. Myślisz, że chodzi tylko o nią? A co ze mną, Izabel? Po tych wszystkich latach nie mogę chociaż raz być samolubny? Nie chcę być sam. Nie pozwolę jej umrzeć. To aroganckie. Nie dbam o to. Dokąd idziesz? Idę na klif, żeby przynieść coś River. Chcę jej sprawić małą niespodziankę. Nie postępujesz mądrze. Nikt prosiłbym ci, żebym ci to dała. To ta pozytywka rozwalona. Mówi, że tytuł tej piosenki to wszystko będzie dobrze. Nie będzie. Okej. Więc no, chodźmy za nim, zobaczymy, co on zrobi. Te kwiaty zbierze, jestem tego pewien. E? Ale jestem ciekaw, czemu akurat jak podchodzę tutaj, to akurat ten zielony i ten fioletowy chyba, ta kulka się zapala. Co te kolory mają, chyba że zielony kwiat? Zielony chwast i fioletowy kwiat, tak. Pewnie o to chodzi. Ale jednak, no, czy kolory mają jakiś związek z tym wszystkim? Właśnie tutaj ta czerwień, czy to pomarańcz? Chyba czerwień. Co to ma wspólnego z tą pozytywką? O, dobra, słoik. Pewnie musimy wejść do domu. Dokładnie. Połączenia wspomnień mogą być zdobywane dzięki... O, nieważne, nie doczytałem. A jak kliknę na to? Nie. Poruszamy się tylko do przodu. O. W porządku, to wszystko. Spróbuję pójść na dół. Nie, nie mogę. Tutaj się kończą wspomnienia. Okej. To w takim razie chodźmy do Bombla. Jak to teraz spierniczyć? Trzy razy. Muszę się ruszyć, żeby było idealnie.
Wiem! Jej! Udało się! Nie wiem, czy to ma jakiś związek z fabułą, to czy robię to idealnie, czy nie. Marynowane oliwki. Tak. Oliwki są dobre. Tak więc, moi drodzy, naprawdę się zdecydowaliście, hm? Pewnie, budowa rozpocznie się w przeciągu kilku miesięcy. Będziemy musieli zacisnąć pasa, żeby terminowo regulować płatności. Ale finansowo na pewno damy sobie radę. Jak cudownie jest mieć dom zbudowany w tak pięknym miejscu. Przed laty blisko tej latarni morskiej odbył się wasz ślub, prawda? To nie jedyna rzecz sprawiająca, że to miejsce ma dla nas tak duże znaczenie. Z tym zakątkiem wiąże się dłuższa historia. Jak cudownie jest posłuchać dobrych wiadomości od przyjaciół. Wasze zdrowie i gratulacje oczywiście. Wpiję cały swój oliwek. Zaraz wrócę, muszę zaczerpnąć świeżego powietrza. Ja też. No cóż, mój przyjacielu, trochę to wszystko trwało. Prawda, kto by pomyślał, że przemieszczanie się między miastami w dzisiejszych czasach może być takie trudne? River cały czas jest taka wyciszona? Prawdziwy słowotok dopada ją dopiero w domu z Izabel. Wydaje mi się, że po prostu nie jest do ciebie przyzwyczajona. Aha, taki ze mnie straszny gość? No właśnie, mówiłeś River o tych rzeczach z przeszłości? Tak. Jak to przyjęła? Raczej całkiem nieźle. W jakich rzeczach? Ale coś mnie niepokoi. Od tamtej rozmowy robi dziwne króliki z papieru. Króliki origami. Tak, w dużych ilościach. Ja z córką cały czas robię zwierzątka origami. Co w tym złego? Nie wydaje mi się, żeby to było to samo. Całymi dniami nie robi niczego innego. Nie sprząta, nie gotuje i chodzi do pracy. Nasz dom tymi królikami jest dosłownie zasypany. Czy Izabel nie wspominała, że to jest normalne zachowanie w przypadku choroby River? Wspominała, ale coś tym razem jest nie tak. Kiedy ją o to pytam, nigdy nie odpowiada. Zamiast tego widzę w jej oczach dystans. Sprawia wrażenie, jakby czegoś ode mnie oczekiwała. Najdziwniejszą rzeczą jest uczucie, że jestem jej coś winny. Pytałeś o to, Izabel? Tak, powiedziała, że z nią o tym rozmawiała, ale nie dostała satysfakcjonującej odpowiedzi. Wiesz, z pewnością nie jestem jedyną osobą, która ci to powie, ale posłuchaj mnie. Znamy się od szkoły średniej i wiem, że notorycznie wszystko analizujesz. Prawdopodobnie coś sobie ubzdurałeś, więc lepiej tyle nie myśl. No, sam nie wiem. Zazwyczaj kiedy ktoś tak do mnie mówi, coś jest nie tak. Ale wiesz co, dam ci satysfakcję i powiem, że być może masz rację. Być może, John, ja mam zawsze rację. Zaraz, więc nawet on nie wie, o co chodzi z tymi królikami? Zapomnij o tych głupich królikach, doskwierają nam większe problemy. Mamy do czynienia z ograniczoną pamięcią i brakiem wspomnień. Nie martw się, możemy spróbować coś z niego wycisnąć. Jak? Zostaw to mnie, muszę najpierw złożyć krótką wizytę barmanowi. Hello. Hej ty, może coś ci podać? Jasne, czy mogę dostać słoik marynowanych oliwek? Pewnie, gotówką czy kartą. Czek. Przepraszam, ale nie przyjmujemy czeków. Och, to daj mi na krechę. Czekaj, czy to znaczy, że nie masz pieniędzy?
Sam się prosiłeś, muszę cię zrestartować. Hej ty, może ci coś podać? Jasne, czy mogę dostać słoik marynowanych oliwek? Pewnie, gotówką czy kartą. Daj mi krechę, zamierzam spędzić tu cały dzień. Och, dziękuję. Proszę twoje oliwki. Ty oszuście jeden. Dzięki bracie, dostaniesz dzisiaj ogromną ilość napiwków. Ślicznie, dziękuję. Jesteś dupkiem, Nil. Wyluzuj. Pośpiesz się, nie chcę tutaj utknąć. To jest słoik z marynowanymi oliwkami? No jasne, jesteś ich fanem? Oczywiście, właśnie dostałem świeżutką partię. Nie będziesz miał nic przeciwko, jeśli się przyłączę. Pewnie, dlaczego nie miałbyś tego zrobić? Opróżnimy ten słoik wspólnie. Och, brzmi cudownie. Ewa, wyłącz symulację jej smaku, teraz! Och, Nil, nie chce mi się. Jeszcze mi za to zapłacisz. Ale oliwki są dobre! I tak właśnie zdobyliśmy nasz pierwszy toster, ho ho. Ach, ak, ach. Wszystko gra? Tak. Ja tylko delektuję się niesamowitym smakiem marynowanych oliwek. Lepiej delektować się smakiem marynowanych oliwek niż martwymi owadami. Są cudowne, prawda? Teraz już wiem ci, że ludzie nie będą wiedzieć, o co chodzi. Ale ja wiem, o co chodzi. I niektóre osoby też będą wiedzieć. Ta, wprost nie mogę zrozumieć, dlaczego niektórzy mówią, że są obrzydliwe. Nie śpiesz się, zostały nam jeszcze dwa słoiki. Wtedy powiedziałem, hej, to nieprawda. I przyznali mi rację. Co, Reksiu? Wiesz, co jeszcze jest złego w naszym społeczeństwie? Ta, mam to gdzieś przy sobie. Mogę zobaczyć? Okej. Proszę. I zamrożenie. Koniec, drogi panie. Nil, jak smakowały oliwki? Zamknij się! Dobra. Czekaj, spokojnie. Nie martw się. Widzisz, wszystko zgodnie z przepisami. Hulk niszczyć. Nil, bądź poważny. Próbuję się wczuć, a ty psujesz cały nastrój. W takim razie było warto. Ta, przygotuję. Co to za kartka? List miłosny czy coś? Nie, kurde, mi to wygląda na coś innego. Idealna 4, he? Ciężko powiedzieć, co jest czym, ale... Wiem. Rozwiązane. Ta, to jest pewnie te pismo od lekarza. Chwila, najpierw save'nę. Ponieważ czemu nie? Ile już nagrywam? Godzinę 25. Dobra, jeszcze pół godziny i będę już uciekał. Czy to jednak jest list miłosny? Kto kurde wie? Zaraz się dowiemy. O kurde! Nazywaj mnie kangurem! Nie jesteś z Australii. Kogo to obchodzi? Jesteśmy 20 bilionów nanometrów nad ziemią i stoimy w cholernym miejscu przeznaczonym na flagę. Po prostu skocz, pewnie nie zrobisz sobie krzywdy. Żartujesz sobie ze mnie, to tak jak skok na bungee bez liny. Nie możesz tu zostać, nie możesz spaść. Boże, nienawidzę takich sytuacji. Chwila, no to... Ale wy... Jest ciałem i duszą jesteście w teraźniejszości, więc chyba raczej nic wam się nie stanie, jak spadniecie z tego dachu. Przysięgam, jeśli...
Ewa, co do kurwy! Mięczak. O tym właśnie mówiłem. Dlaczego ją tak zostawił? Przypuszczam, że nie jest mu już potrzebna. Jak to nie jest? Miałem na myśli, że nie jest potrzebna już statkom. Wiesz, jak to teraz jest? Wszystko korzysta z technologii GPS. River. To miejsce też dla mnie wiele znaczy, wiele rozmyślałem. Mamy teraz idealną sytuację finansową. Sumiennie oszczędzając za kilka lat będziemy mogli pozwolić sobie na wybudowanie w tym miejscu domu! Kurde! Zaciśniemy pasa, jestem pewny. Moglibyśmy patrzeć na nią z okna. Rano, wieczorem, zawsze bylibyśmy obok. I można by przychodzić tu w każdej wolnej chwili. John, ona już nigdy nie będzie samotna. Codziennie będziemy jej strzec. Dokładnie. Ale im dobrze. Chyba sobie żartujesz. Pamiętasz, co się stało, czy nie? To jest jak patrzenie na pociąg, który zaraz się wykolei. Coś w tym jest. Zakończenie wcale nie jest ważniejsze od wszystkich pięknych chwil, które do niego prowadzą. No ale jednak fajnie by było mieć ten happy ending, czyż nie? Najważniejsze jest ich szczęście. Ruszajmy. Nie mogę nic zrobić, nie? Let's see, co my tutaj mamy. Zaczekaj chwilę. Kiedy mówili Ania, to mieli na myśli latarnię morską, prawda? A kurde, też racja! Tak podejrzewam. Tak więc River, ona nie chciała podjąć leczenia z powodu jakiejś głupiej latarni? Nie uważasz, że to jest absurdalne? To, jak tak o tym mówisz, to jest! W tej pracy widziałam dziwniejsze rzeczy. Ja też, ale czasami trudno jest się przyzwyczaić. W każdym razie to nie jest nasza sprawa. Ona nie jest naszym klientem. Kurde, kto by pomyślał, że dadzą dla latarni takie imię? O, fuck. Może coś się zmieni? Nie. Dobra. Ja myślałem, że to ich córka, czy coś w tym stylu. Może ta latarnia to ich córka. Kto wie. O. Od czego ja dostałem te kulki? To powinien być nasz samochód rozbity. A, tutaj. Wezmę jeszcze się rozejrzę trochę. Dobra, nieważne. Let's do this. I tak. 5, o kurde. Jakby to teraz ogarnąć. Raz. Moment, muszę się zastanowić. A gdyby tak na wskos? Nie. Pomyślmy. A walić to. Kurde, szkoda, że nie mogę tutaj na wskos. Ja pierdzielę. To by wszystko załatwiło od razu.
Mogę to jeszcze odratować? Chyba mogę. Trzy. Nie, nie mogę. Myślałem zrobić tak o. O. Dobra, może być. A nic nam się nie stanie, jak będziemy tak skakać? Właściwie to kim my jesteśmy? River? Dobra. Już w połowie drogi prawie. Żółty papierowy kulik. Dobry Boże, znowu to.